Siemanko, Cyfronomikon, ja jestem Buster. Mamy ostatni tydzień wakacji. Tak, chyba ja słyszałem gdzieś na necie, to dlatego tak mówię. Taki wstęp muszę zrobić. Jak zapewne wiecie z Facebooka, z Shitbooka, zakupiłem sobie Exa 1. A to od razu mówię do ludzi, którzy zaraz mi zaczną hejcić, że nagrałem Xbox One, porażka Microsoftu, to obejrzyjcie to jeszcze raz, posłuchajcie co ja tam mówię i zobaczcie jak teraz wygląda sytuacja Xboxa i dopiero możecie hejtować. Następne. Jeśli przeszkadza wam jakieś kurwy, jak tutaj wrzucam, to po prostu wypierdalać. Mi nie zależy na jakiejś popularności na YouTubie, ja nie będę poprawny politycznie, mam na to wyjebane. Po prostu mówię to, co myślę. I to było tak wejście, to było taki wstępik, napiję się piwa teraz. Nie mieli normalnych, zwykłych desperadosów, musiałem wziąć jakieś czerwone, ale dobre. Dobra, zakupiłem PS4, zakupiłem w dzień premiery. Wtedy jeszcze Microsoft sprzedawał swoją konsolę z kinkietem, na którego ja mam wyjebane całkowicie. Ale już możemy dostać konsolę bez tego badziewia. I oczywiście to zapostowałem na Facebooku. Jeden fanboy, którego strasznie pozdrawiam, zaraz przejdziemy do tego, strasznie mi jechał, jakiś tam shitstorm spróbuję wytworzyć sztuczny. Trochę zakurzony joy od Sonki, bo dawno nie odpalałem. I tam niektóre osoby prosiły mnie, żebym zrobił jakieś porównanie, bla bla bla. Tego jest na necie od kurwy nędzy, nie? Ja po prostu powiem, co ja o tym myślę. I pierwsze co, to przejdę, bo było takie pytanko chyba o joye. Tak mi się wydaje, że było. To jest joy od Playa. Zacznę od Playa, gdyż kupiłem ją jako pierwszą konsolę. To jest DualShock 4, do którego nie mam w ogóle zastrzeżeń. Już się przyzwyczaiłem, zajebiście leży w dłoniach, strzela się fajnie, ma już normalnie, w końcu ma normalne triggery. Jedyne zastrzeżenie miałem do analogów, bo ześlizgiwał mi się kciuk, jak operowałem analogiem. Ale to właśnie największy fanboy, którego pozdrawiam serdecznie, on wie o kogo chodzi. Sprezentował mi takie nakładeczki. Nakładeczki, które nakładamy na analoga, one tutaj, nie wiem czy to widzicie, one mają takie kolce jakby, że palec się idealnie trzyma i no nie ma problemu z graniem. Teraz, no Joy jest zajebisty. Co tu dużo mówić. Przejdźmy do tego cudeńka. To jest Joy od Exa 1. Pierwsze co, to się rzuca w oczy, on w ogóle inaczej troszeczkę wygląda niż od 360, przerobili go trochę. Pierwsze co się rzuca w oczy, to już nie mamy tutaj tego pierdolnika na baterię. Teraz to jest zrobione w ten sposób, że to jest... O, baterie tutaj wsadzamy. Muszę sobie kupić jakiegoś chargera. Nie wiem w ogóle, czy chargery są. Ustawienie analogów jest takie. Ja takie wolę. I ten joy też mi się rozpływa w dłoniach. Nawet bym powiedział, że lepiej mi się rozpływa w dłoniach. Dla mnie. Także ty fanboyu Sony, ty fanboyu Xboxa tam shut the fuck up. Bo dla mnie się lepiej rozpływa w dłoniach. I po prostu na nim mi się lepiej gra. Jest, moim zdaniem jest lepszym joyem niż ten od PlayStation 4. Oczywiście nic mu nie mogę tam zarzucić. Ale jeśli chodzi o joye, jakbym miał do wyboru, który bym wybrał, jeden z tych, no oczywiście, że ten, ale no dobra, który według mnie wygrywa, to tutaj jest troszeczkę zmiana sytuacji, bo moim zdaniem wygrywa ten joy. To jest joy nie do zapierdolenia. To jest dla mnie, może przez to, że grałem na nim, teraz nie mam koszyczka, bo akurat mam w drugim joyu, na którym gram na piecu, ten jest sparowany z Xboxem 360, mam jeszcze jednego, który jest sparowany z kompem i po prostu przerzucam sobie chargera, bo mam jednego. I ten joy, moim zdaniem, no jest najlepszy i kurwa, Microsoft powinien zostać przy tym joyu. Co ja mogę powiedzieć o tym joyu? Bo PlayStation, o joyu do Playa już chyba się wypowiadałem. Jedyne, jaki defekt, znaczy to nie jest defekt, to po prostu zmienili to. Jak mamy bumpery, to tutaj w tym, nie, ja może wstanę i to wam bardziej pokażę. Bumpery, kiedyś mogliśmy przyciskać tu u góry. Wszystko było pięknie, ładnie, a teraz po prostu trzeba tu, z tej strony. I miałem problem na przykład w jakiejś gierce, coś tam chciałem załączyć tu i on tak jakoś jakby nie łapał czy coś, po prostu
tutaj przy końcówkach. No i lżejszy jest od 360. Jest mniejszy z deka. Troszeczkę mniejszy. On nawet jest chyba mniejszy od pada do Sonki. Tak mi się wydaje. Tak troszeczkę jakby był mniejszy, tak. Aha, trwałość. Trwałości wam nie powiem jeszcze, bo... No bo mam dopiero konsolę niecały tydzień. A to jest Joy roczny od Sonki. Jak widzicie, nic mu się nie stało. Jest w takim stanie, jakim był. Jedynie co, to mi się zdarła ta naklejka z tyłu. Nie wiem jak, bo słyszałem, że się zdzierają analogi. Nie wiem jak się, czy u mnie by się też zdarły, bo po prostu mam od początku te nakładki i także jest wszystko G. Próbuję sobie przypomnieć, czy były jeszcze jakieś pytania odnośnie padów. Ale chyba nie było. To może przejdźmy. Aha, jeszcze właśnie, co ja wam tylko pokażę. Były pytania na przykład, jak sprzęt chodzi, czy głośniej, czy ciszej. Ten od PlayStation głośniej, czy ten od Xboxa. Po ograniu tego tygodnia, dużo nie grałem, bo mam zapierdol w robocie i muszę na rano wstawać, dziś jest sobota, ja z roboty niedawno wróciłem. No niestety, trzeba napierdalać. I powiem wam, że jak go odpaliłem Xboxa, jak go ustawiłem, jak go załączyłem, wszystko sobie tutaj zasetapowałem, ściągnąłem aktualizację i po prostu sobie pograłem trochę w Forza i w Dead Rising, to tak jakby on był głośniejszy od Sonki. Tak jakby coś tam mi kręciło, coś... Nie wiem nawet jak to nazwać. Mogłem to nagrać, oczywiście tego nie nagrałem. Ale w tej chwili, teraz, jest norma. Znaczy ja zaraz wam tutaj pokażę taki malutki teścik głośności. Tak to nic nie da, po prostu nagram, a nic nie będziecie słyszeli, bo te konsole są strasznie ciche. W trakcie instalowania to nawet chyba nie wiem, czy słychać jak płytę mieli. Po prostu nie zwracałem na to uwagi. Ale dobra, no to ja przejdę zaprezentowania, pokazania, na pewno już to widzieliście 100 razy, ale po prostu powiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba w dashboardach. No i odpalę te konsole i zobaczymy, jak one głośne są. Dobra, no to odpalimy konsolkę bez telewizora. Ja zamknę pizdę. No słychać jakieś tam wiatrak, że się kręci. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o głośność. Dobra. Nie wiem jak się go wyłącza, jak nie widzę nic w telewizorze, znaczy widzę siebie. Dobra, play. Mam nadzieję, że on jest podłączony. Troszkę mi się zakurzył, jak widzicie, bo dawno go nie używałem. Jest podłączony. Załączył się wiatrak chyba jakiś. No i to samo, coś tam, jakiś wiatrak się kręci, ale nic nie słychać. W trakcie grania też nie zauważyłem, żeby ona jakoś głośniej się załączała, czy ciszej. I don't know. Tylko nie wiem jak konsolę Sony się wyłącza, tak żeby ona się całkowicie wyłączyła, bo jak tutaj ją przycisnę i będę trzymał, to po prostu ona przyjdzie w stan czuwania. Chyba, że będę trzymał na maksa długo. Co się stanie? Chuj wie co się stanie. Jak się pokaże pomarańczowy, to znaczy, że przeszła w stan czuwania. Wyłączyłem ją! Dobra, już wiem jak. Trzeba trzymać do końca. Ja po prostu za szybko puszczałem. No tu jest moja konsola ever wszechczasów. Dobra, no to przechodzę teraz do dashboardów. Zacznę od dashboarda Xboxa One'a. I co wam tu mogę pokazać? Znaczy przejdziemy od początku. Pinsy, przypięcia. To jeszcze ja mam wersję angielską, bo jeszcze... nawet jak było do pobrania ten wersja beta, czy jakkolwiek to się tam nazywało, tego nowego Dasha, czy tam już jest polski język i te sprawy, to ja po prostu jeszcze nie miałem Xboxa, nawet się nie miałem jak zapisać. I teraz tak, tu są pinsy, po prostu sobie możemy przypiąć co najczęściej używamy i to już będzie od razu. Na PlayStation 4 jest to rozwiązane w ten sposób, ja wam pokażę zaraz, ale to wam powiem o co chodzi, że
Tam są wszystkie rzeczy, które używaliśmy, one są tak po kolei się pokazują. Lepiej to będzie zwizualizowane, jak wam to pokażę, ale tu jest moim zdaniem lepiej. Pinsy sobie przypiąć, po prostu to, co mnie interesuje, to mam tutaj od razu z boku. Przejdę od razu do achievement. Nie będę wam Skype'a pokazywał, bo Skype'a każdy wie, Twitch'a każdy wie, co to jest. Dead Rising, Forza, to są moje gierki. I do achievementów przejdźmy. Achievementy tutaj muszę niestety stwierdzić, znaczy stety, niestety, nieważne, no po prostu mówię jak jest. Tutaj muszę stwierdzić, że achievementy na 300, znaczy w ogóle na Xbox Live są o jakieś 3 ery lepsze niż na PlayStation 3, a to z tego powodu, że na PlayStation 4. Z tego powodu mi się wydaje, to jest takie moje domniemanie, że Sony nie chciało robić nowego, znaczy Sony musiało połączyć PlayStation Network z PlayStation 3. I tam już po prostu zrobili tak, że ta synchronizacja tych pucharków jest i na PlayStation 3 też musi być, bo nie wierzę w to, że konsola, która ma tyle RAMu i która w ogóle jest dobrą konsolą mocną, że nie poradziłaby sobie z achievementami. Niestety zostało to, mamy synchronizację na PlayStation 4 i to boli, to strasznie boli, aż się nie chce przeglądać tych trofeów. Dobra, no to tutaj mamy trofea na Xbox One. Różnią się strasznie od 360, bo to już jest co innego. Tutaj na przykład mam Fuela, w którego gram teraz na piecu. To są moje achievementy. Możecie widzieć, zobaczyć od razu, że one się różnią. Gierki z 360 różnią się z gierkami z Łoniaka. Weźmy Forzę. I o, tu mamy tą synchronizację. I poszło. I tutaj mamy achievementy, mamy jako obrazki. Tutaj co są odblokowane, a te, które mamy odblokować. Jest pasek postępu, to jest zajebiste. Tego nie było na 360. To mi się strasznie podoba. I na przykład, o, to jeszcze wam pokażę snapa z tymi. Na przykład, to akurat złą grę wziąłem. Weźmy sobie Dead Rising, powiedzmy. Bo tam akurat to jest po prostu zdobądź tyle, tyle, zdobądź tyle, tyle. A w Dead Risingu, na przykład achievement, tylko żeby nie było właśnie ten, żeby trzeba było coś zrobić. Defeat Darlene. Darlene. Kurwa, tylko że jak wezmę snap and play, to mi się odpali gierka, a tego nie chcę. Bo możemy sobie zesnapować tego achievementa, czyli wtedy z prawej strony ekranu będziemy mieli w snapie to i możemy od razu wejść, pokaż jak achievement przechodzi, on chyba wtedy na YouTubie szuka, czy na IGN-ach, innych tych i nam po prostu odpala filmik, jak zrobić tego achievementa. Zajebista sprawa, no coś pięknego. Sony, skopiujcie to od Microsoftu, bo to jest naprawdę zajebista. To achievementy, jak widzicie, troszeczkę się różnią. Czy na gorsze, czy na lepsze, jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, bo no, nie mogę powiedzieć tego z czystym sumieniem. Na razie jestem podjarany, nie? Ale może mnie to będzie wkurwiało potem, bo na 360 po prostu wcisnęliśmy przyciski, mieliśmy achievementy wszystkie od razu. Aha, jeszcze jedna różnica między achievementami z Sonki a z Xboxa One'a jest taka, że jak zdobędziemy achievement, to zawsze ostatni achievement będzie u góry pas. To będzie ostatni achievement, który zdobyliśmy. Czyli jak wciśniemy guide butona, od razu przejdziemy do ostatniego achievementa. Na PlayStation 4 po zdobyciu trofea naciskamy guide butona PlayStation i nam wchodzi do wszystkich achievementów trofea. Pucharków, kurwa, niech będzie pucharków, i nam pokazuje wszystkie, i my sobie sami musimy szukać, który to był. No, nie jest za fajnie. Dobra, ale nieważne, Sony ma jeszcze czas, Sony to naprawi. I jedziemy dalej. To były achievementy. Od razu muszę powiedzieć, no nie będę ściemniał, bardziej mi się podoba dashboard Łoniaka niż PlayStation 4, i to bardziej tak na maksa, nie? Tu nie będę ściemniał. Jak wciśniemy guide butona, to nam pokaże na dole stan baterii, godzinę. Godzina chyba co jakiś czas pokazuje. Możemy tutaj zalogować parę osób. Ja jestem tylko ja sam, ale tu mogę dodać parę osób. I tu jest nowość, bo jak dodam jakieś osoby, jakieś konta na moim Xboxie, na którym ja mam wykupione Xbox Live, to każda osoba będzie mogła grać w moje gierki i będzie mogła korzystać z Xbox Live'a i grać na necie online, multi, także jest plusik, Microsoft for the players. Tu są notyfikacje, bla bla bla. Po prostu co ostatniego było. Przejdźmy do zakładki, taki profil powiedzmy. Tu są znajomi. I tutaj mamy activity feed, w którym coś jak na Facebooku możemy napisać jakąś pierdołę, puścić to
i wszystkie osoby z Słoniaka będą w stanie to, będą mogli sobie to odczytać. Przyjaciele, alerty, wiadomości, mój profil. Mój profil teraz wygląda w taki sposób. Olali te awatary maksymalnie. Awatary są, ale są olane, nie? Już po prostu one będą wykorzystywane chyba w jakichś gierkach, jakichś indykach, czy w to, coś w tym stylu. Snap, to tutaj to wrzucamy coś właśnie, na przykład Skype'a sobie możemy wrzucić i tam z boku będzie leciał, czy cokolwiek. Dobra, nie będę gierek odpalał, wiadomości nie będę odpalał. Tutaj są oczywiście reklamy. I sklep. Co ja wam mogę jeszcze pokazać, bo nawet nie wiem, co wam mogę pokazać. Ja jestem dopiero na tej konsoli niecały tydzień, ale no mówię, no to dla mnie lepiej to wygląda. Lepiej się to prezentuje niż na Playu. I nie, no co się. Ja jestem cały czas w grze, no nie wierzę w to. Wczoraj ją w nocy wyłączyłem, na PlayStation tak nie ma. To teraz odkryliśmy coś, kurwa, odkryliśmy coś nowego. I jeśli ktoś to ogląda, ktoś, kto ma dłużej ode mnie Xboxa, to niech mnie poprawi, czy to mi się tak wydaje i przez przypadek odpaliłem grę, czy. Wczoraj wieczorem, kurwa, wyłączyłem konsolę i poszedłem spać. Znaczy, wyłączam ją zawsze na. Żona siedzi na czuwaniu. I jestem w grze. Na PlayStation tego nie ma, bo na PlayStation jak wyłączę na czuwanie grę, to on się wyłączy. Muszę od nowa wchodzić. Jest od nowa ekran wgrywania i te sprawy. Tak, a ja jestem w grze, czyli o kurwa, jeśli to jest prawda, jeśli się nie mylę, no to jest piątka z plusem dla mikromiękkich. W opcję nie będę wchodził, bo nie ma sensu. Sklep jest pusty, jak na razie jest strasznie pusty sklep. No początek, oni już dawno powinni, tak samo na PlayStation jak i tu, już dawno powinni nam dać od chuja gierek. Ale dobra, no dashboard mi się tutaj bardziej podoba i to bez dwóch zdań. To teraz może przejdę na PS4. Jak sami widzieliście, nacisnąłem, znaczy wyłączyłem konsolę przez przycisk. Dobra, myślałem, że baterii nie mam w Joyu, ale jest, podłączył się. Wyłączyłem konsolę po prostu przez przytrzymanie przycisku na konsoli i po włączeniu dostałem taki oto komunikat. Nie wiem dlaczego, czyli co, nie mogę wyłączać jej przyciskiem? Nie mam pojęcia. O kurwa, jestem w szoku. Nieużywana konsola przez tyle czasu, a Joy naładowany na maksa. A nie pamiętam, centralnie nie pamiętam, żebym go ładował. Dobra, mam tutaj wiadomości, powiadomienia. To nieważne. Ja już wam chyba to pokazywałem, nawet nie wiem, co pokazać. Tu są przyjaciele. Achievementy, o, trofea, o to chodziło. Ale what the fuck, czego on się tak jakby zmienił? Dobra. Kurwa, nie profil, trofea. I w tym momencie odpalam sobie Fajana. To mnie właśnie boli. Synchronizacja z siecią PSN. To nie idzie tak wolno tutaj w tym momencie. I jestem w szoku, jak ja to dawno nie byłem. Ale nie, no to teraz będzie wgrywanie. Właśnie do tego piłem. Tam się wszystkie gierki od razu wgrywają i jest spokój. Tutaj niestety. O, teraz ruszam padem góra dół, to wszystko idzie na żywo i mi się zwiesiło. Tu się coś wgrało. Tylko mówię, to nie jest wina PlayStation 4, to jest wina Sony, że po prostu dalej utrzymuje ten PSN z PlayStation 3. Znaczy, ja rozumiem, że jest bardzo dużo graczy, tylko że no mogli, dla mnie osobiście, mogli zrezygnować z tego i zrobić oddzielny PSN dla czwórki. Ale tu jak już widzimy, już wgrało wszystko i już jest G. Czyli nie ma tragedii, ostatni raz jak byłem, to było gorzej. I teraz spróbuję zrobić coś takiego. Kurwa, ja mi tu przez głośnik jeszcze idzie. Muszę głośniki wyłączyć, bo mi tu idą dwa dźwięki. Wgrajmy ten. Pokażmy achievementa. A to jest nawite, to jest nawite. Ale bardzo szybko wygrało, od razu. Kurwa, to musiała być jakaś aktualizacja. Jestem zadowolony, jestem z tego normalnie zadowolony. Nie ma takich wygrywań. O kurwa. Sony plusik. Zajebisty plusik macie u mnie. Co? Nie, no już myślałem, że tylko dwa achievementy to są. Aha, on wgrywa, ale wgrywa zajebiście szybko, czyli poprawili się. Czyli jest zajebiście. O, i o tych kafelkach co mówiłem. Tutaj mamy to taką coś jak na Xboxie tam było, że możemy sobie coś napisać.
jak ktoś zdobędzie achievementa, czy coś w tym stylu, to nam tutaj pokaże. I to jest rozwiązane w taki sposób na PlayStation. Nie można tutaj akurat nic napisać. Może będzie można w przyszłości. Na pewno, na pewno. I tutaj są te nasze kafelki, co ja tam mówiłem, że na Xboxie mam po prostu. Przypinam sobie to, co chcę, i to mi pokazuje. A tutaj mi pokazuje po prostu wszystko to, co grałem. O. I robi się burdel. Robi się burdel. I ja czekam na to, aż Sony to naprawi. I czekam też na to, aż będę mógł sobie podmienić jakąś tapetę. Na łoniaku też mogliby zrobić jakiś motyw, że na przykład przechodzę na jakąś główną stronę, gdzie mam tylko piny, a w tle jest moja tapeta. Nie wiem, czy zrobią, no po prostu chciałbym, żeby tak zrobili. No bardziej mi się podoba dashboard Xboxowy. Co dalej mówić? No, dawno nie byłem na tej konsoli i ten dashboard nie jest zły, ale jak już miałbym powiedzieć, który mi się prywatnie bardziej podoba, no to Xboxowy. I to by było chyba na tyle z dashboardu, bo centralnie nie wiem, co tutaj jeszcze mogę wam powiedzieć. Porównywać gierek nie będę, bo nie chce mi się, bo na pewno będę musiał instalować tego Battlefielda, bo mam Battlefielda na Xbox One. Bolek ma, mógłbym do niego do pokoju podskoczyć, wziąć tego Battlefielda, a ja mam na przykład Battlefielda na PlayStation. No nie chce mi się. Ja tam różnicy nie zauważyłem, bo grałem w tego Battlefielda, jak on tutaj miał konsolę u mnie na początku i grałem dość dużo na PlayStation 4 i ja różnicy nie widzę. Dobra, to tak na koniec słowem podsumowania tych dwóch konsol. Jeśli macie kasę, kupujcie obie. Takie jest moje zdanie. No, wtedy się nie przegapi żadnych ekskluzywów. Możecie sobie wybierać, na którą konsolę chcecie zakupić sobie multiplatformę, czy chcecie grać na Xbox Live, czy na PSN-ie. To już jest zależne od was. Jak macie obie, jak którą ja bym polecił? Ja bym polecił zastanowić się, które gry są dla was lepsze, która usługa sieciowa jest dla was lepsza, czy wolicie Joya od PlayStation, czy Joya od Xboxa, czy wolicie achievementy, czy wolicie trofiki. I najlepiej, jeśli nie stać was na dwie konsole, to po prostu rozejrzeć się w swoich kumplach, kto co ma i kupić pod to, bo to też jest dobre, jak macie kumpli, bo wtedy można się wymieniać grami i te sprawy, przecież to jest logiczne, to nawet nie trzeba mówić. Ja osobiście, podkreślam osobiście, ja bym polecił Łoniaka. No niby Microsoft na początku spierdolił sprawę, no bo spierdolił, ale naprawił się, idzie bardzo dobrze i jeszcze namiesza w tej generacji, jestem tego pewien. I ja bym osobiście polecił Łoniaka. Dla mnie w tej chwili konsole są equal, ale Łoniak troszeczkę jakby przewyższał, ale to może dlatego, że to jest moja nowa konsola i dopiero co ją mam, jeszcze jestem podjarany jak dziecko. Nie wiem, musicie odpowiedzieć sobie sami na to trudne pytanie, jeśli możecie pozwolić sobie tylko na jedną konsolę. Kupcie Wii U. Właśnie, Wii U. Nawet Nintendo skopiowało Joya od Microsoftu, tylko że postawili analogi koło siebie, a przyciski postawili tutaj, to troszeczkę denerwuje. Kurwa, nie włącza się. Niech mi się tej Wii U nie włącza lepiej. I co? Kupcie Wii U, pograjcie, ograjcie wszystkie Mariany i wszystkie inne duperele, a wtedy już na obecną generację PS4 X1 pojawią się gierki warte zainwestowania w dużą konsolę. No, ja teraz będę ogrywał ekskluzywy, które wyszły na X-a. Mam już tego Dead Risinga 3, mam Forzę, jeszcze mi został Rise, którego kupię, ale to kupię tylko z powodu koopa, pozdro Kali. Pogram sobie z Kali w koopie. Może kupię Titanfalla na piecu, podobał mi się, ale jakoś tak nie, żeby mnie wciągnął maksymalnie. I po prostu ta generacja się dopiero zaczęła. Trochę jej to zajęło, się powoli rozkręca, strasznie powoli. Zobaczymy, jak to będzie. Posiadam dwie, będę grał na obu. Pozdro dla mojego kochanego fanboya, który nie może przeżyć, że Microsoft wychodzi z dołka, że w końcu jest Microsoft, moim zdaniem, teraz jest for the players. Sony troszeczkę tak jakby przysypia, jakby się troszeczkę tak tą sławą, że tyle konsol opchnęli. Troszeczkę tak przysnęło, ale jak znamy historię, Sony się obudzi,
i czego wam i sobie życzę, bo my jedynie na tym zyskujemy, my jako gracze. Dzięki.